Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Postanowiłem nagrać piosenkę. WTF! 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 Nie, w sumie ukulele tu kompletnie nie pasuje i w ogóle tej piosenki tak naprawdę nie napisałem i to jest tak naprawdę freestyle, więc jedziemy. Proste nie jest żyćko, kiedy skończy się w lodówce pićko, a ty masz kanał z chińskimi podróbkami i potrzebujesz zalać się ich masami, więc idziesz sobie do Żabki, albo jednak nie, bo przyszły ci podatki, więc sobie idziesz do Chińczyka, a tam dupa, bo rząd Chińczyki zamyka i... Zatkałem się. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. No właśnie, dziś taki odcinek inny niż wszystkie, znów nie recenzja, w sensie ostatnio coraz więcej jest tych innych niż wszystkie, ale chcę Wam pokazać, jakie jest ciężkie życie recenzenta chińszczyzny w czasach pandemii, w czasach kwarantanny i pójdziemy sobie na zakupy i zobaczymy, jak wygląda kupowanie Chińczyków, w sensie chińskich klocków w dzisiejszych czasach, więc chodźmy może. Zapraszam Was na spacer. Udamy się. Pamiętacie takiego vloga, co to był, jak kupowałem pierwsze Playtime, wyszedłem do Lidla? Spodobał Wam się, więc pewnie dzisiejszy vlog też Wam się mocno spodoba. Idziemy! Cześć psiuczki! Idziecie? Idziecie też na zakupy? Nie? Będziecie spać, tak? No dobrze. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to widzicie, ale Olkusz się tak średnio na kwarantannę wyludnia. Ja słyszałem takie plotki, że niby inne miasto, w ogóle jest pusto w centrach i tak dalej. Nie w Olkuszu. Tu jest normalnie tak, jak było zawsze. Ale dobra, idziemy do pierwszego Chińczyka, a właściwie nawet dwóch, bardzo blisko siebie. Ale po drodze, cyk, odbijemy sobie dżyma. Pokrucji, bagiety. Jadą. Dobrze, że mam maskę. Wow, ja się biję już, kurde. Ja się już biję na bagiety, patrzę, walgo. Także Olkusz, moi drodzy, normalnie tętni życiem. I to nie jest tak, że teraz coś się zmieniło od końca maseczki. Nie. Właściwie teraz jest nawet mniej ludzi. My chyba... żeby znowu bagiety nie jechały. My chyba od początku mieliśmy trochę w dupie całą tą sytuację jako miasto, mam takie wrażenie. No i właśnie tak mi nawet mówili ludzie, którzy tu przyjeżdżali z innych większych miast, że oni są właśnie w szoku, jak Olkusz wygląda, że tu się jakby nic nie zmieniło. A ja mówię, mam wrażenie, że właściwie odkąd gdzie indziej się zmienia, ludzie wychodzą, to właśnie w Olkuszu jest coraz mniej. Ale mamy tylko 4 chorych na przykład. Tup. Zwiedzanko Olkusza z WTF klocem. Tam, moi drodzy, jak widzicie, mamy taki park, gdzie normalnie się chodzi z psami. W sumie trasę już można, bo jest odblokowane to, że już nie można, nie? Więc w sumie można. I tutaj sobie często chodzę z pieskami. O, zieleń, rzadki widok, rzadziuteńki widok w tym roku. A tu proszę, coś zielonego mamy, proszę. No i moi drodzy, teraz udajemy się na targ. Tak jest. Mamy w Olkuszu w ogóle 2 targi, coś ciekawe. Jeden jest taki z żywnością, bardzo blisko mnie, gdzie normalnie w centrum miasta kupicie sobie żywą kurę, świnie i tak dalej. A drugi jest... Ja w ogóle mam nadzieję, że mój głos dobrze słychać w tej huście i nie trzeba będzie go później dogrywać w postprodukcji. A drugi targ to jest taki targ... W ogóle dzięcioł w Olkuszu, słyszycie to? Nie, akurat jest cicho jak trzeba. Teraz był, słyszeliście? Mamy dzięcioła centrum Olkusza. A drugi to jest taki targ, gdzie kurde jest wszystko. Od patelni po chochelkę, przez skarpetki, majtki, spodnie, meble, lodówkę i wszystko właściwie. Myślę, się nazywał ruski targ, bo tam Ruscy sprzedawali, ostatnio Cygani. A tam jest wszystko. I jakieś klocki też tam czasem są. I ten targ był znacznie kiedyś większy, ale na jego miejscu zrobili Lidla. Tu mamy taki ogromny targ. Co jest? Ej, serio? Ajajaj, nie tego. Tego to się, moi drodzy, nie spodziewałem. Bo tu normalnie, jak widzicie, te białe nie to wszystko, to stanowisko. To powinno być multum stanowisków. Jest pusto.
A jest Lidl. Hmm. No dobra, tego to się nie spodziewałem, że aż tak się nic tutaj nie dzieje. Do Lidla jest kolejka, o nie ma Lidla, to może pójdę przemieć zakupy. Moi drodzy, nic się nie dzieje, że targ się nie dzieje. W ogóle jakiś ogromny właśnie, bo kiedyś zamiast Lidla też był. Bo naprzeciwko tego parku mamy Chińczyka. Ja mam czasem w ogóle wrażenie, że to było tak, że to ten Chińczyk stąd chodził właśnie na targ sprzedawać czasem Chińczyki, ale co? Co jest? Chińczyk został zmieniony na lumpex i na komornika sądowego? Przed urzędem miasta i gminy jest skrzynka podawcza. Może napisać: oddajcie nam Chińczyka! Go? Okej. Okay. Hmm. Pięknie zaczynamy ten film, pięknie. Chcemy szukać dalszych Chińczyków w takim razie. Pięknie WTF, pięknie. Aj! Bagiety pojadą, nieszczęście gotowe. A więc moi drodzy, po pięknym rozpoczęciu tego filmu udajemy się, mam jeszcze dwa, bo to w sumie było małe. Bo tu na tym targu ruskim tak zwanym, to tu było tak jedno stanowisko i tam gość możemy o 5-6, ale miał, więc wiecie, w dobie, gdzie nie możemy kupić tego prawie nigdzie, na AliExpress też jest to utrudnione, no to wiecie, każdy Chińczyk na wagę plastiku, ale prawda jest taka, że ten drugi był większy, ale teraz idziemy do dwóch jeszcze większych. Właściwie idziemy skalą do coraz większych. Z każdej powinien być coraz większy. Na pewno będą większe od tych pierwszych dwóch, więc... No, idziemy teraz na drugą stronę miasta, więc to właściwie jest 2 km, więc kamerę wyłączam i... No i cóż. I idę. Dobra, troszkę was okłamałem. To znaczy, inna będzie odwrotność chodzenia po sklepach. Ale to dlatego, że wybrałem drogę po większych bezdrożach, byśmy właśnie mogli zrobić coś takiego. Mimo wszystko nie jest na tyle bezpiecznie, muszę się rozglądać, żeby mnie tutaj ktoś japsnął. Moi drodzy, po większych bezdrożach, dlatego że po pierwsze mogę zrobić to, a robi się gorąco naprawdę, więc duszno przed tym samym. A poza tym to chyba myślę, że będzie lepsza droga zacząć faktycznie od czegoś większego. I wiecie, po prostu już mieć z głowy największego Chińczyka za sobą, żeby ten film się w końcu jakoś zaczął. No, także troszkę was skłamałem, ale nieświadomie, w sensie do chwili po to, jak włączyłem kamerę, zmieniłem zdanko. Moi drodzy, swoją drogą, pamiętacie, zrobiłem to specjalnie oczywiście, pamiętacie World Without Bricks? Możecie nie, bo to jest film pełnometrażowy, który był na moim bazowym kanale, Świat bez klocków. Wyszedł jakoś w lutym, na początku lutego, natomiast kręciłem go w styczniu. I jakże wtedy ja czułem się jak idiota, gdy po lasach biegałem, o, w ten sposób. Bo kurde, tak tam film wymagał, żebym biegał w masce. Obejrzyjcie sobie teraz w narożniku. I się czułem po prostu jak totalny idiota, biegając w tej masce po lasach. I ludzie pewnie myśleli, to za oszołom, to za chory w ogóle jakiś gość, nie? A dzisiaj by myśleli, o, uszanowanku, proszę. Wlezie, a w maseczce chodzi, uszanowanku, proszę pana, podałbym rękę, ale nie można. No. A w styczniu jak biegałem, czułem się po prostu jak ostatni idiota w tej masce, nie? A ludzi mijałem sporo. Więc no, więc pytanie, czy klockozaur, bo to klockozaur kręcił, albo inaczej, na ile klockozaur latający w masce w styczniu przewidział przyszłość? Hmm? Napiszcie w komentarzu. W ogóle mi się swoją drogą, a całkiem tu ładnie tymi poboczami iść. Takie drzewka ładne, już takie na jesieni żółte, oho, wody tak wiele, oho, oho. Zbliżamy się do budynku, gdzie właśnie swoją drogą też była gra kręcona. Tak, gra z tego kanału, który już usunąłem. O, takie ładne donice w ogóle, kurde. Fajne rewirki tutaj mamy, proszę, proszę, że się opłaca iść po własnym mieście jakimś uboczem i odkrywać takie miejsca, nie? A tam jest ten opuszczony budynek z World Without Bricks gry. Nie wiem, czy go widać, ale on tam jest, także alkusz nie jest duży. Dobra, idziemy do największego Chińczyka. Po prostu chciałem, żebyście wiedzieli, że trochę kolejne zmieniliśmy. Kurde, robi się naprawdę nieznośnie gorąco, a ja jeszcze ubrałem swoją czarną bluzę, taką idealną na pandemię, prawda? Idealna po prostu bluza na pandemię. Uwielbiam w niej chodzić po prostu. Uwielbiam w niej chodzić w czasie tej pandemii. Jest perfekcyjna po prostu. No. A tutaj mamy budynek, o którym wspominałem, który wystąpił w grze World Without Bricks na moim kanale gamingowym. Już świętej pamięci, może powiedzieć, że jest właściwie pierwszą ofiarą tego wirusa. Wpalajcie tu w narożnik, jeżeli nie widzieliście, bo gra całkiem ciekawa była.
No i tu ją kręciliśmy, ten film. No właściwie tę grę. Dobra, idziemy do tego Chińczyka największego. Się nie mogę doczekać. Swoją drogą tam Pepę kupiłem, więc może będzie więcej Pepy i znowu nakupię. No i moi drodzy, ja już widzę tam się przedzierające. Już idziemy. Jep, nie po pasach. WTF, ty złamasz się. A no, cóż moi drodzy. A to jest taka droga. Tu nikt nie reaguje, to jest taka droga. Natomiast, czekajcie chwilę. W ogóle widzicie? Słyszycie helikopter? Myślicie, że to już... Myślicie, że to już ten etap pandemii, że wiecie, że już zaczynają bombardować? To już chyba jest ten etap, nie? Pandemii. Zaczynają bombardować. Ajajaj. No moi drodzy. Zaczynają bombardować. Dobra. Mamy otwartego. Będziemy wchodzić, będziemy atakować. Nie wiem, czy tu widzicie, co jest napisane, ale od 10 do 12 seniorzy. Mamy 10:21. Po prostu, moi drodzy, super. Ale może spróbujemy, nie? Proste nie jest żyćko, kiedy skończy się w lodówce pićko, a ty masz kanał z chińskimi podróbkami i potrzebujesz zalać się ich masami, więc idziesz sobie do Żabki, albo jednak nie, bo przyszły ci podatki, więc sobie idziesz do Chińczyka, a tam dupa, bo rząd Chińczyki zamyka. Znowu moi drodzy jechali. No cóż, jak widzieliście, udało mi się wejść. A ta pani coś się odezwała, ale miałem taką kartę przetargową, że w środku była też jakaś mama z dwójką takich malutkich berbeci, takich 2-3 lata. I mówią, oni też nie mają 65. A może po prostu w tej masce widać, że ma 65. Nie wiem moi drodzy. Natomiast kupiłem dwie paczki, ale o nich zaraz. A to dlatego zaraz, że po prostu... O! Miałem ochotę zrobić to. Moi drodzy, matka z dwójką berbeci 2-3 lata w sklepie miała swoje plusy, ale miała też niestety swoje duże minusy. Mianowicie te dwa berbecie siadły se po chwili na ziemi i tak zaczęły drzeć buzie, że po prostu kompletnie nie szło nic tam nagrać. Pytacie mnie, czy nie mogłem poczekać chwili, aż mi wyjdą i wtedy nagrywać dla was z komentarzem. To tak średnio bym powiedział, bo ja w ogóle mam wrażenie, że oni tam chcą zamieszkać, bo ta matka położyła te berbecie na ziemi i sobie poszła oglądać ciuchy. I te berbecie były właśnie jeszcze przy zabawkach oczywiście i tak darły buzie,
że po prostu dajcie spokój. I ja miałem wrażenie, że po prostu by ta matka postanowiła, że my sobie tam zamieszkamy na czas pandemii, i to ja idę szukać garków, żeby zrobić obiad, a wy się tu bawcie. Nie, serio miałem takie wrażenie. Dlatego wynagram bez głosu nieprofesjonalnie, ale czy ten kanał kiedykolwiek był profesjonalny, natomiast... Moi drodzy, w goli ścisłości jeszcze, to jest największy Chińczyk, jeszcze idziemy do jednego, ale piszcie w komentarzu, które byście najchętniej zobaczyli. No to cóż, przypuszczalnie sam cofnę i kupię. W ogóle jest bardzo dobrze, że on był otwarty, bo powiem wam szczerze, w zeszłym tygodniu szedłem jeszcze i on był zamknięty z karteczką, że nieczynne, ale wkrótce czynne, więc założyłem, że to będzie w tym tygodniu i na szczęście się udało. Ale trochę miałem z tyłu głowy, że może być, że będzie zamknięty i że nie wejdę do tego Chińczyka i największy Chińczyk też będzie klapą. Ale jak widzicie, się udało. Czasy, że wszystko totalnie pozamykane już się kończą. Już chinole możemy kupić, więc no wkrótce nowa recenzja. Oczywiście do niego odcinka oglądajcie dalej. Jeszcze jeden Chińczyk przed nami. Więc idziemy. Tup, 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 tup. Idziecie z moim cieniem. Tup, tup i dwoma paczuszkami. Tup, 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 tup. No i moi drodzy, został nam ostatni Chińczyk. Dla niepoznaki nazwany centrum handlowe. Sprytnie, nie? Że wiecie, nie Chińczyk, tylko centrum handlowe. No dobrze, wejdźmy więc do środka. Zobaczmy, co w tym centrum handlowym będzie się dziać. Dalej jeszcze nie ma 12, ale myślę, że nie będzie problemów wejść i zobaczyć, co tam będzie w środku. Więc moi drodzy, wracam do ulicy, więc maseczkę wkładam. Jak już widzieliście, już tylko dzisiaj kilku policjantów udało nam się w cudzysłowie minąć. I jest otwarte, nie ma co. Centrum handlowe. Moi drodzy, niestety nie udało się kręcić. O, czekajcie, zejdę na tylną ulicę i może opowiem dlaczego. Tylnia ulica wymaga od nas cofnięcia się. Dlaczego, moi drodzy, nie zostałem wpuszczony do oto tamtego chińskiego centrum? No tutaj raz, że faktycznie była już ta godzina, wiecie, przed 12, a nie było tu mamy z berbeciami. Szkoda, że tam ta rodzina za mną nie poszła i nie wyszła tutaj, byłoby się jak bronić. No ale to pal licho. Ale nawet jeśli już rozpocząłem rozmowy z panią Zaladą, żeby mnie jednak wpuściła, no i już tak widziałem, że prawie wygrywam, no to w momencie, jak zobaczyła, że mam kamerę i chcę nagrywać, powiedziała, że w ogóle jest zakaz nagrywania w sklepie. Zakaz. Nie można nagrywać, moi drodzy, w sklepie. No więc cóż, nie nagrywałem, ale przyznam wam się szczerze, że wiele nie straciliście. Praktycznie nie było tu nic. On od dawna, tak jakby jeżeli chodzi o klocki, coraz mniej robi tych klocków. I wpadł w taką trochę pętlę, że kiedyś miał dużo fajnych klocków, a teraz nie ma fajnych klocków, bo przestał w ogóle kupować nowości, przez to ludzie przestali kupować te klocki, więc oni zakładają, że ludzie nie kupują klocków, nie kupują nowych klocków, bo ludzie nie kupują klocków, bo nie ma nowych klocków. I wpadli właśnie w taką pętlę. I nie ma tam za bardzo co faktycznie, ale jeden zestaw kupiłem. Jedna minimalnie nowość się pojawiła, całkiem ciekawa, całkiem zacna, ale myślę, że pokażę zaraz w domu, bo zaraz sobie przejrzymy, co kupiłem, ponieważ nie, moi drodzy, te trzy paczuszki, które, w sensie dwie, które mam tu i jedną, którą mam w tylnej kieszeni spodni, którą kupiłem w tym centrum handlowym, to jeszcze w domu mam dwie paczuszki, które mi faktycznie przyszły, więc... bym sobie usiadł. O, właśnie moi drodzy, na tej tylnej kieszennej paczce bym się usiadł. O, można się w końcu rozebrać. A, czekajcie, no właśnie moi drodzy, bo wiem, zapytacie mnie, że tu taka panika, że sklepy pozamykane, że nie można gdzie kupić, nigdzie Chińczyka, a przecież można na AliExpress. Można i będzie za pół roku. W sensie na przykład tu mi właśnie moi drodzy przyszły teraz dwie paczuchy, naszarpane już trochę, bo musiałem zobaczyć, bo moja dziewczyna też dużo z Ali zamawiała. Przyszły trochę nadszarpane i w ogóle są paczki, które zamawiałem w grudniu jeszcze i one dopiero teraz mu przychodziły. Ali też powoli rusza, także nic się tu złego nie dzieje. Więc moi drodzy, dobra wiadomość jest taka, że powoli wszystkie sklepy ruszają. Można chodzić powoli do Chińczyków kupować. To znaczy ja mogę, bo jestem taką osobą, która... Chociaż wy też możecie, bo macie powyżej 13 lat. Jeżeli macie powyżej 13 lat, to już możecie. No i moi drodzy, co ja tu mam jeszcze? Dobra, Fortnite'a już widzieliście. Fortnite'a już chyba pokazywałem. On będzie oczywiście dostał recenzję. Mam również tego Indominusa, którego nie wiem czemu te Chińczyki zawsze mają takie ciągotki do zaklejania taką wielką naklejką, kurde, całych opakowań.
Oczywiście wszystko to są recenzje. Co kupiłem w trzecim Chińczyku, zwanym centrum handlowym, który mnie nie puścił z kamerą, to moi drodzy, tam jest mało nowości, a tam bardzo dawno nie widziałem nowości. Ale teraz widzieli nowości. Jest to Lele Knights, czyli taka odpowiedź na brak chyba klockowych, legowych kasy. Więc mam Lele Knights. Całkiem ciekawe, nawet konie były. Kto wie, jeżeli się okażą dobrymi, ale w wstępnej recenzji były dobre, to kto wie, może kupimy więcej, jak będzie całe Knightsy. Ale mam jeszcze dwie paczuszki z AliExpress. Na tą to w ogóle właśnie od listopada czekałem. A jest to, moi drodzy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak jest. Rękawica nieskończoności Thanosa. Wiem, świeżo jak nie wiem, nie? Bo Avengersy wyszły już dawno i tak dalej. Ale uwierzcie mi, ja to w listopadzie chyba nawet już zamawiałem, a w grudniu to wysłano. I dotarło to dopiero do mnie dzisiaj. Także wkrótce wysłanie to recenzję. Znaczy wczoraj dotarło, nie będę ściemniał. Ale moi drodzy, ta paczka jest znacznie większa i znacznie ważniejsza, ponieważ tu jest co? Pamiętacie odcinek o Mesjaszu klocków, gdzie mówiłem, że mamy chyba Mesjasza podróbek lepszy od Lego? No to moi drodzy, proszę. Jakoś mnie dwie dyszki chyba kosztowało, więc nie lichy pieniądz, jeżeli spojrzymy na to, że to podróbka. Zapakowane jest to tragicznie wręcz, ale moi drodzy, Enlightin! Przyszły w końcu Enlightiny. Zapakowane fatalnie po prostu, ale widzę, że klos nie jest fatalny. Ja to kiedyś z Mackiem otwierałem, nie wiem czy pamiętacie ten odcinek. Ej, co tam robisz? Co tam się dzieje? Otwarłem puszkę. Taką dobra, z groszkiem. Dobra, to jest groszek. I one były naprawdę dobre i mi świta, że to może być mesjasz klocków i to może naprawdę być na poziomie Lego. Tak jest. Przyjrzymy się. Przypuszczam, że recenzję tego będziecie chcieli najszybciej. W komentarzach gdzieś piszcie w takim razie, to pieski, a to nie ja. Proszę mnie nie zatrzymywać. To... Cicho, przez ciebie mnie zamkną, psie. Piszcie więc, co byście z tego chcieli, w jakiej kolejności bym recenzował. I będę... To pies, naprawdę to pies. Ktoś puka. Chować się, ktoś puka. Służby! Służby!